tam musimy iść. Partiatik! Live! Z Podlasia ten pan. Nie jest zły ten Wiedźmin, ja powiem, bo fajny ma klimat, jak na razie. Co mnie zaskakuje, się nastawiałem się na dość gównianą grę, nie? A jest niezła. Witam, siema. Wszystkie części gram jedna po drugiej. Gęsi. Kurde, no nie zejdę z tego, ja pierdzielę. No nie zejdę. Co? Nosisz miecz na plecach jak wiosło. Pochędożyłbym. Jeśli masz siostrę, przyprowadź ją do nas. Pieprzony los złodzieja. Wiem, że kiedyś zawisnę. Cholerni nieludzie, że też ziemia takich nosi. Nos mnie swędzi. Fajny nóż. Moja noga gnije. Kurde, co to w dupę za ludzie? Idę stąd. Ty no, nie dostanę się też tędy. Dostaniesz, a okej. Moja noga gnije. Kolejny. Brama Mariborska, o. Okej. A jest, no. A tu inni. Dobra, idziemy zobaczyć, czy panienka czeka. Mamy wino. To ważne. Ale nie wiem, czy nie jest za wcześnie. Sara tam wejdę. Nie ma tu nic? Ty, a to się nie da zbierać? To wygląda jakby się dało, ale nie mogę. Co, muszę książkę przeczytać? Młyn, no. A, to do dupy. Kurde, za wcześnie jest. Która jest godzina na oko? Jak sprawdzić? No nie mogę spać, musiałbym ognisko mieć. Znaczy ognisko jest po drugiej stronie, ale nie wiem do której. Czekajcie. 17. Ty, no to zara, nie możemy chwilę postać? Nie wiem, czy czas płynie, jak się stoi. Powinien chyba, ale no. Kto to go tam wie? Co, ona tu przyjdzie? Cofa się? Równo 17, tu chyba co godzinę się zmienia na zegarze. Twoja noga gnije. A właśnie, mam level do wydania. To pójdę na godzinkę spać akurat. Zalewy z okrzydłem są dwa ważne perki. Zbieranie, coś tam, naucz się. Idzie po nas wszystkich. A spokojnie ogarniemy. Patrz, już palą. Ty, ale ognisko chyba najbliższe to jest tam. Zerknę inta i perki jakie są. 3 rzeczywiście, o kurde. Pozwala jedynie zbierać zioła. O, jest. Geralt przypomina sobie wiedzę na temat bardziej potężnych potworów. Nie musi ich spotkać w grze. Ja pierdzielę. Nie nauczymy się tego naraz.
Bo ja pierdzielę. Level trzeba bić. Ile to jest level czy to? Albo mam nic, albo połowę. Nie wiem, jak szybko się level bija w dupę. Nie mam pojęcia, jak szybko się level bija, bo leci sam. Pod żółtym zatrucie eliksirami, okej. Dobra, biegniemy na randkę z panienką. A potem zobaczymy. Mogę sprzedać kowalowi broń. O, możemy tego questa za 200 orenów wykonać. Może da tego tyle expo, żeby się zrobiło to samo. Nie ma jej jeszcze. Ty. O, ja pierdzielę, ty rośliny. Ja pierdzielę. No co nieznane, bierz i zamknij się. Ja pierdzielę, ty. Ale lupę. Sprzedamy to i będzie na te. Teraz będę biegał po lesie i zbierał. Jak porypany. Kurde no. Nie wiem, czy ona tu przyjdzie, czy co? Kurde, też źle. Zobaczymy, czy będzie tu szła. No jest 18:30. Nie wiem, w jakim tempie czas płynie. I to P jest? No muszę tego, popatrzeć jakie tam skille, jak będzie level. Ta mała Shani to niezła dupa. Co jest w dupa? Co się odpieprza? Dziadek. 19, kurde no. No już jest po zachodzie słońca, chyba że chodziło jej o ciemność. Gdzie? Bo jak zacznę gadać z wielebnym, to potem zapomnę o tym i skipnę questa. Dobra, godzinka jeszcze tego, przycięcia komara. Pali się jeszcze. Nie, no już jest ciemno. No wiem, cały czas klikam alt. No swędzi to gucio? Możliwe, no. Dobra, nie ma ludzi. O, zimejka! Gajka, nie. Zimejka. Widzicie ją? Ty chyba stoi. Szybko, szybko. Kurde, z widy mam? Nie, gdzieś jest. A, tu. Widziałem ją, ale nie wiem, czy ją widziałem. No wreszcie. Myślałam, że już nie przyjdziesz. Straszno tu. Ciarki chodzą mi po plecach. Przyniosłeś wino, jak cię prosiłam? Dobra, to tańsze jej dam. O, dziękuję. Już nabrałam odwagi. Pokażesz mi teraz młyn? A jakże? Obejrzysz sobie wszystko do woli. W takim razie pani przodem. Może nie powinnam tam wchodzić. Jeszcze mi się nowa sukienka pobrudzi. Nie ma strachu. Wiedźmin znajdzie sposób i na to. Co jest w dupę, ty? Pal, że leziesz, Matole!
W starym młynie znowu straszy. Tak. Trzeba by Wiedźmina ściągnąć, albo magika jakiego. Jak są potrzebni, to nigdy ich nie ma. Poczekamy, zobaczymy. Potwór nie zając nie ucieknie. Racja, nie ma co narażać ludzi. Co tu się... Widzowie, to duchy? Nie byłem gotowy na takie karty. Chyba ban. Co jest w dupa, ty? Ty! Zaliczone. Barmanka. No i git. Gra w kości. Poczekaj, ktoś się powie więcej o grze w kości. Czekaj. Co? My mamy kości? O kurde, dokarczmy szybko. Weekend. Teraz weekend. Jak się te karty patrzy wszystkie? Nie mam pojęcia, gdzie to znaleźć. A! Ok. Wtorek to kości. W nocy możesz biegać z wyciągniętym mieczem, kiedy styl grupowy biegasz szybciej? Co jest w dupa? Dobra, czekajcie. Utopce to jak się nauczymy skilla, zobaczymy czy będzie się dało mózgi wyciągać, czy coś tam potrzebne. Z Wielebnym pogadamy z samego rana. Jak już wygramy milion. I popsujemy ekonomię w grze. Tak? Dużo nieznanych roślin jest. 8 zeta, ja pierdziele. Za bogato tu mają. Za bogato tu. Ta czcionka z Metina. Dobrze, jest tylko pod altem. Jestem wyczerpany. W zimie ostał się jeszcze jeden krasnoludzki bank, a pewnikiem i ten wkrótce zamknął. Egitka, oddalisz się z tego pomieszczenia? Dobra, czekajcie, patrzę. U, beczka, beczka. Gul. Chyba się na nas nie rzuci, nie? Ja nie chcę walczyć. Bo chyba nie mogę questa wykonać na gulu. Bo nie mam wiedzy o... Ej, nowe combo mamy, bo się nauczyliśmy. Kurde, te... A, bo teraz 4 hity są. A te łebki to się da gdzieś sprzedać? Cześć, widz gadał, że na tym się szybciej biega. Chyba tak samo. Boże, się nauczy jakiegoś skilla. Spokojnie, spokojnie. Wielki łowczy. Nie rób. Wiedźmy, okej. Okay. Kurde, źle idę? Ja dobrze szedłem. Ja muszę przez gula przejść. Da radę go ominąć, bo nie chcę go zabijać. Boję się, że nie będzie później gula.
strasznie tank jest. Kurde, no i nie ma dropa, no. Nie ma dropa. Bo nie nauczony. Przeklęte elfy. Wiewiórki znowu atakują karawany. Do domów książki są? Okej, będę wchodził. Kowal. Kurde, śpi. Gdzie on może spać? Widzicie go gdzieś? W karczmie może jest, tylko nie wiem. A, save rocio. Kurde, nie wiem kiedy saveowałem. Ja pierdziele, co jest. A. Geralt? Znalazłem dziwne kości. Wyglądają na krasnoludzką robotę. To kościany poker. Wspaniała rozrywka, wiecie. Może nie wymaga takiego skupienia jak karty, ale emocje równie wielkie. Kości to nasz krasnoludzki wynalazek. Chyba twarz tak creepy. Bardzo się rozpowszechniły. Nic dziwnego. Każdy najemnik w to grywał. Jak się w to gra? Zagrajmy. Pokażę ci co i jak. O kurde. Zarobi się co grosza. Podbić stawkę się da. Podbijam o 20 z bomby i luj. Tylko nie zapisałem. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jakby szóstka wypadła to... Twoje kości para. Ty. Ej, szóstka nie wypadnie. Rolujemy to. Trójka. Dwie jedynki? Dobrze zarobiście. Nie ma szans, że wygra. Krasnal. Wygra. Stuwa. O ja pierdziele, stówka. Co jest? Nie, dawaj stówę, kurde, daj mi tą stówę. No jak do dwóch? 6-6. I co jeszcze? Dobra, te dwie jedynki ma pieprzony krasnolud. Lecimy. All in. Dawaj. Szósteczka jakaś, tako. Ja pierdzielę w dupę, nie. Proszę. Proszę cię. O ja pierdzielę, 160. Jezus Mario, to ograny w dupę karzę. Dobra, zaczynamy psuć ekonomię gry, to mi się bardzo podoba. Wtorek, weekend. Geralt? W tego pokera można grać o poważne pieniądze? Zdziwiłbyś się, jak popularna to gra. Powstały i upadły przez nią całe majątki. Niektórzy podchodzą do tego bardzo poważnie. Ja. Jak mogę się przyłączyć do gry? Tam przyłączyć. To nie sekta. Weź tylko pod uwagę, że zawodowcy nie będą... To są skiny do kości? Polecisz mi jakiś partnerów do gry? Tak na początek. Tu w okolicy może grać Odo. Na to czymś ja się musiał wzbogacić. Jest jeszcze Haren i Mikul. Oni wiem, że grają. No, Mikul. I możesz zagrać ten strażnik. Wszyscy poza mną to płotki. Prawdziwi gracze siedzą w Wyzimie, ale nie bój nic. Dam ci fory. A kiedy będzie można uznać, że już nie jestem nowicjuszem? Wygrasz parę razy i wieści się rozejdą. 3-4 zwycięstwa i już będziesz się orientował.
Czekajcie, gramy z sultanem. Odo Harenmiku. Skacowany Kuba dał na Golibordę 5 zł. Zinomachino robi Nohita z Dylc do Eldena Ad, a ty jak tam, bo ja też nie znosiłem tej walki w tym wieśku i DS2 Nohit na Jelonkach z Dylc będzie bekowe. DS2 to ten. SL1, ale pewnie wrzesień. A wiesiek grany. Co jest? 3 piątki! O ja pierdziele, 3 piąteczki! To lepiej niż 2 pary, nie? To gorzej? Ty, to gorzej? Lepiej, a lepiej, dobra. To podbijamy, ale za 6? Zesrał się, dobra. Dzięki, widzo. No, walka taka SO, nie? Ale gierka mocno nadrabia. 1, 5, 6, 4, 3. No, 2 nie wypadnie. Lecimy, Alin. Iluj. Wszystko może... 6 zostawię, tego zdymam, zobaczycie. 6... Kurde, co jest? Co? Ej! Ej, 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 ej! Nie. Ja pierdziele. 5. A, bo jeszcze do 2 się gra, dobra. BO3 jest. 3-3-3, dobra, już jest win. Już się zesrać możesz, krasnoludzie. 2 jedynki. 2 jedynki, ty. Oczy węża. On ma właśnie oczy jak ten wąż pieprzony. Dobra, jest. Geralt? Ale co ty? Nie ma za co grać. Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Wszystko przegrał. Mam nadzieję rozkręcić w wyzimie ma... On to gadał. To zyskowne? Mam nadzieję. Jak wiesz, pewne inwestycje poczyniłem jeszcze podczas wojny. Ale jak to mówią, pieniądz musi być w ruchu. Zdaje się, że masz do tego łeb. Geralt? Dobra, napijmy się z Zoltanem. Słaby alkohol. No już, tak? Czy dalej? Geralt? Napij się z nim, dopóki nie powie, że ma dość? A on powie, że ma dość? Coś się stało. O ja pierdziele, ja będę miał dość prędzej. O jest. Nie do wiary, przepił mnie stary Gera. Jakie mało. Nie było łatwo. On ma depresję od tego. Poprzysiągłem kiedyś na ten kamyk, że nie przepije mnie żaden człowiek. To diament. Nie mogę przyjąć. Co? I nie jestem człowiekiem. Bierz, kurwa, to sprawa honoru. Ja pierdzielę w dupę, ty. Porypało go. Ile to warte na oko? Gdzie ten diament w dupę? Bo go nie widzę. Jak ten diament wygląda? Czyli gdzie ten diament? Drugi, ostatni rząd? Tu? Piąty rząd. O kurde, diament jest! Ile to warte, myślicie? Nie zamierzam gestu. Dzięki, dzięki. Dobra, po pijanemu pogramy. Doskonała szansa, żeby się odkuć. Już próbowałem, dlatego jestem zbłukany. Ja zagram, panowie. Kurde, gdzie ten? Nie zamierzam grać w kości. A może jednak? Innym razem. Jestem spłukany. Doskonała szansa, żeby się odkuć. Już próbowałem, dlatego jestem spłukany.
Szanuję lu... Piątkę, dawaj. Podkręćmy staweczkę. A. Szóstka, dwie piątki. Co ma? Nic. Nie ma parę. Szybciej się... O! Nice, dobra, win. Nie ma bata, że dwie piątki, dwie jedynki przebija. Dawaj, koleżko. A save'a nie zrobiłem. 5, 5, 4. O ja pierdziele. To będzie ciężko w dupę przebić. Piąteczka, piąteczka, piąteczka. Jest! Szmato, i co teraz? Pieniądze dajesz? Ja pierdziele, ty szmaciarzu w dupę. Nic. Nic. Ja pierdziele, jesteśmy w dupie, za tą szóstkę zostawię chyba. Nice. No nie no, piątki dwie były przecież, kto dmuchał mi pod kość. Szmatok, cztery. Dobra, to już jest win. On nawet nie wejdzie, widzowie. On nawet nie wejdzie. Co to jest? Ja pierdziele, w dupę jest po grze. Nie wierzę w to. No co za oszust. Jeszcze podbiję. Dwie szóstki, proszę. Dwie szóstki. Ja pierdziele, proszę. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Ja pierdziele, co za szmata. Dwie czwórki. Dwójki, dobra. Ale widzieliście jaki chytry, jak podbijał tę stawkę? Do 60 aż podbił. Chytry, dwa razy trać. No jedynka. Śmieciu, akceptuj swój marny los. Szanuj. Bywajcie. Przegrałem raz i raz wygrałem, to wyszliśmy, nie wiem, 30 na plus, bo tu bardzo podbijał. 300 mamy, ja pierdziele, jakie siano już. Przed wojną z nim gardę wszystko. Bywaj. Dobra, musimy znaleźć trzech typów, którzy grają w kości. Chyba nie doczekam się prawdziwego śmoka. Chyba ten alchemik chciał grać, tak? Nie, nie on. A może jednak? Dzięki Joszik za 2 lata. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ty, w pół do drugiej. Do drugiej dociągniemy. Jutro wiesiek dalej. Już próbowałem, dlatego jestem spłukany. To nie pokazuje. Czemu nie pokazuje? Bo ja... A, to jest to. Haren, Odo i Mikul. Nie wiem, gdzie jest Haren i Odo, ale Mikul wiem gdzie. Pięć. A, tu za każdym razem pięć. Myślałem, że w gotiku.
Piątkę rzucisz i masz klucz do pokoju. Bokiem? No to już pocznę. A levela nie ma. Ej. O kurde, to też się resetuje. Ale w dupę. O ja pierdziela. Zobaczę. Czas zarobić pieniądze na walkach. Ty, to już są Simsy ta gra. Ja już nic innego nie robię, tylko siedzę. Te same aktywności do końca dnia. Zaraz będę chodził się wyszczać Geraltem, umyć, bić, grać w kości. Max stawka to jest razy dwa to co chcą. Może silny będzie się chciał bić, jak myślicie? Nie bijemy się z tobą więcej. Chcesz oby... Mistrzu się bić nie chce. W sensie ten co organizuje. Zobacz. Mycie strata czasu, to pobijamy mycie, bierzemy grę w kości. Ty no. Co jest? Nie zadaj obrażeń. Ej, te silne ciosy to useless. Dobranoc, Queen, to trzymaj się. Ej, dobranoc, no jeszcze z pół godzinki posiedzę na wieśku, jutro wiesiek dalej. Do odciny. Kolejny dzień. Jak myślicie, ile streamów zajmą te wieśki? Z pięć? Wygrałeś przybłędo. Znaczy Wiedźmin jeden. Daj mi spokój. Wiedźmin jeden, w sensie nie ten, wszystkie. Żadnego zła. Pięść mnie. Chcę. Jeszcze po domach miałem pochodzić, żeby zobaczyć czyną książki. No nie ogarniam ty. Te silne to wchodzą jak chcą. Nie, useless te silne są. Lepiej go zaklikać. No będzie z DLC i tak dalej Wiedźmin 3 to na pewno. Ale ile questów to nie wiem, zależy jak się wciągnę. Na razie to mi się podoba ta jedyneczka. Dobra, niech nas uleczy. Ulecz. Ulecz. Ulecz mnie. Ulecz mnie. No ulecz mnie. No, może być. Dobra, zaznaczmy jakiegoś questa. Może to wykonajmy jeszcze dziś. Haren Odomikul. Tu nie wiem, czy na mapie oni będą. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. O, albo tego questa za 200 orenów dokończmy. Co go wzięliśmy. Jeszcze dziś. Słuchaj. 2 dyszki. My git. Dobra, weźmy tego za 200. Do który to był?
To. Nie. 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 To. Wszyscy pogłupieli. Lepiej zauważyć. Książki to nie chcę, bo jak level bije, to się nauczę utopcach, mam nadzieję. Mieliśmy sprzedać jeszcze, czekajcie, dobrze? Ty, tu w ogóle mapy się odkrywa. Myślałem, że ona jest zakryta i luj. O, tu jest Odo. To idziemy zagrać w kości. Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika, a ten grubas wygląda raczej na pijaka. Ty, zbroja płytowa taka zarąbista? Co jest? Co masz, pijaku? Jest Odo. Kto mnie nachodzi? Jestem wiedźminem. Trudnię się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz ze bronią do mojego domu? Szoki. Ja nic nie mam. Zrobimy tak. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. Niezła ta gra. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. Co jest w dupę? Sam się napił, nie mogłem wyboru. O najważniejsze nie spytałem. U wielebnego byłeś? Jasne. Bo on kazał nam obcy okłamny sprawdzać. Basta! Co? O. Jasne. Basta! Jakiego wie... Iść pre... Kurde, pieprzony w dupę. Dobra, do wielebnego. Nie mogę pograć w kości, więc muszę wykonać questa. Tak, Wattambor, witam. No, wakacje z Wiedźminem obiecywane od 100 lat. W końcu udało się to zrobić. Kot. Do chat miałem wchodzić, czekajcie. A nie, popuszczonych byłem. W tych dwóch. Ale tam chyba i tak ktoś był, czy nie? Wielki łowczy. Pogadam z tym Odo później. Pogadam z wielebnym, jeszcze bym poszedł do... zobaczyć te 200 orenów. Quest. Zamknięte? Nie. Otwarte. Co jest w dupa? Nie przyda ci się. Pierścień? Pierścień. Ja pierdziele. Co to w dupa? Co jest, Geralt? Włosy ci się pieprzą. Muszę jakoś ustawić w systemie, żeby 60 FPS-ów było na jutro. Nie wiem, jak to zrobić. Większy ma? Dara ci łepek zetnę. Huch. Gdzie jest mój kot? Tam był dalej. Pobawimy się w dobijanie zarażonych?
Muszę odpocząć. Muszę kapkę odpocząć. Kapeczkę odpocząć trzeba. Ten widzi? Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Powinnam wydoić krowę. Co ty zamiatasz? Co ty w dupę zamiatasz? Fajny klimat tej części, no. Tu byliśmy? Nie, tu się... Czaj. Ej, tu się nie dało przed chwilą wejść. O kurde. Utopce topielce. O, ja pierdzielę. Ty, widz mówił, że coś takiego jest. Dzięki, widzę. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Jestem. Ale nie mamy chyba w ekwipunku miejsca. Nie wiem, czy to jest koniec, czy tu jest osobny jeszcze? Czy ja mam komu sprzedać, widzowie? No zagaduję tych ludzi, ale gówno mają. Że Foltest wyjechał na spotkanie z innymi władcami. To kto teraz rządzi w mieście? Grododzierżca Velera, tak ktoś by inny. Trzeba iść do Wielebnego i powiedzieć, żeby posłał do niego pismo. Modlić się trzeba. Pismo ściągnie nam na głowy nowe nieszczęścia. Strażnik Mikul chętnie kupuje trofea. A to Mikul kupuje trofea, czyli muszę u niego handel odblokować. Kurde. No ja zagaduję tych wieśniaków. Przednio maść na czyraki sprzedaje. Mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Dobra, nieważne. Idę do Wielebnego. To już tu obok. Sąsiad znów bił w nocy żonę i znowu jestem niewyspana. Ja pierdzielę. Co tu się w dupę dzieje? Masz farta. Dobra, gdzie jest Wielebny? O, jest! Dobra, mówiłem, że nie polubi nas. Spokojnie, Wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. O. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię. Ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chce mi się w to wierzyć. Ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi. Tam, bo już pisali o różnych, ale nie wiem, czy to mityczne. Jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jest, Klecho. A oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Nie będzie, ale pamiętaj, no i wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach. Ha, nocą konkretnie. Wszystko na nic.
Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu ale ma rękawiczki, on z takimi jak pewnie oni drogie. Nie warto zadzielać, jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny wiedźmin. Tak, stawiam nawet, ale nawet spore zaległość. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciekł. Ja no, nie mam zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, wiedźminie. Cała wioska się ich boi i nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. O, idealnie! Spocimy, czy poradzisz sobie z ich problemami? Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgródiu od dziecka. Wszyscy są hazardzistami. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty, Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Gdzie on jest kupcem? Jego... Czekaj, ty, to jest nie zaufają ci, ten, co dał questa na 200 orelów? Że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Kurde, ja mam sloty na te itemy w ogóle? Przecież ja nie mam slotów na ten sygnet. Ja pierdzielę i co teraz? Muszę wypieprzyć śmieci, widzowie. On nam chyba sygnetu nie dał, ale nie jestem pewny. Bo nie ma miejsca. Przypomnij mi, jak to było z... Wokół wioski znajdziesz 5 kapliczek wiecznego ognia. Musisz pójść... Bywaj. Czekaj, ale on sygnetu... Ty, ja grę zbugowałem. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem. Jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Jak będę miał dowody, przyjdę. Pośpiesz się. Czekaj, dziadek. Jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Tak, bezbożniku! Na ziemi? Jedynie Wieczny Ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci? To stara przepowiednia i tliny. Elfie wiedźmy, ale Wieczny Ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przecież sam sobie. Same się usuwają te zlecenia, jak zrobię. Zatem powiedz mi, kto dał ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Tobie, mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć. Odpowiedz, kto? Sam se dałem. Wieczny ogień, bez wątpienia. Wracaj do swoich ciemnych sprawek, odmieńcze. Jeszcze jedno. Mów szybko. Do zobaczenia. Tak jakbym wybrał drugie? Ta leży rzeczywiście. Teraz go szukać. Tu jest. A. Jesteś tak, to ciek, sta, chyba kpi. Przepraszam, wielebny, masz rację. Kto bluźni, nie zasługuje na przebaczenie. Ja no pierdziele, pieprzony w dupę dziad. Stary parch. Nie bawisz się tak. Dobra, musimy. Odmieniec, nie odmieniec. Może będzie z ciebie pożytek. Po zarazie padły zwierzęta i dzieciaki z głodu płaczą. Nie mam czasu na pogaduszki. Co, mam jej dać pieniądze?
Czekaj, z głodu płaczą. Macie rybę. Znam tylko stare bajendy. Chętnie posłucham. Wnuki lubią, jak opowiadam o utopcach. Na przykład o córce młynarza, co została topielicą. Z kamieniem młyńskim u szyi rzuciła się w głębiny, gdy jej ukochany wybrał inną. Gdy utonie ktoś ogarnięty wielką żądzą lub wielką namiętnością, powstaje z dna jako utopiec. No straszne mają ryje, jak stwierdzę. Powracała potem nożami, prześladując albo ci wieśniacy. Aż przybyli rycerze zakonu płonącej róży i przynieśli jej wieczny spoczynek. Zakon płonącej róży tępi potwory? Tak, zakonnicy chronią ludzi przed bestiami i... Jak ten zakon to pety? Nieuczciwa konkurencja. No właśnie, ty. Ręka wolnego rynku powinna to zweryfikować. Dziwny jesteś. Nie ludź? Pewnie szukasz Harena Broga. Łon mieszka w domu nad wodą. Łon mieszka. Kurde, po co ja tu wlazłem, jak ja nie mam slotów? Jo kochata, ja pierdzielę, ty, Harry Potter. Wchodzisz, a tu taka chata. Nie posądzą mnie o kradzież czy coś? Po zarazie padły... Masz chleb. A to to samo. Moje stare kości. Tak, to mnie zadowala. Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o tobie. Pytanie, czy to więcej warte niż to. Ty, ale jak my idziemy do jakiejś jaskini, to może się przydać pochodnie. Wielebny zarządził daninę na następne kapliczki wiecznego ognia. Dobra, idziemy stąd. Czekajcie, kurde. Handlarz. Ja pójdę do tej baby i sprzedam jej całe jedzenie. I tak mi na nic jest, nie? Coś tam se dorobim. 400 wyzora? 400! Nice. Kozie mleko. Jest raz, zobaczcie, ile slotów się zrobiło, nie? Pada. Ta mała Sani to niezła dupa. Czekaj, gdzie ja miałem iść? Tu najpierw. Ja mogę tam iść? Tylko questa za 200 zrobić? Nie wiem, czy ja go nie odznaczyłem. Kurde, no gdzie to? A, tu. Trochę jest jej zawsze mi przy sobie. Sprzedałem wszystko, luj. To muszę zostawić przy sobie, jak będzie okazja coś podnieść. Ty, no jest! O kurde, jest! Cokolwiek mieszka w tej jaskini, nie jest przyjaźnie nastawione. Powinienem się przygotować. Nie ma bata, że tam coś jest OP. Pieprzamy się. No zapisałem właśnie. Tu nie jest ciemno. Ja tu miałem coś znaleźć?
Co to w dupę jest? Co to jest? Za szybko to bije. Dobra, to nie jest quest na teraz. Ja pierdziele, to nie jest quest na teraz. Dzięki Brutal Ninja za 6 lat. To wykonajmy questa z hazardem. Iluj, idziemy do tego. My, na my, chłop się nazywa, na my. Ten strażnik. Nie ty, Mikul. Mikul, no. To nie chwast. Luta nie mam z nich. A no tak, w sumie rację, nie miałbym chyba, bo muszę dodać punkt z inta, anima. Opryszek, nie mogę ich lać? Co? Psa bym nie skrzywdził, ale elfa bym zajebał. Może nie. Ja pierdzielę w dupa. Co to w dupę było? No to okej. Psa by nie skrzywdził, chociaż także git. W sumie my będziemy mogli eliksiry z tego robić, ja tego nie będę chyba sprzedawał. Zależy ile to jest warte. Ale mamy już 400, wydaje mi się, że ta gierka to klasyczny RPG, czyli później już nie będzie problemów z sianem. Więc lepiej tego nie sprzedawać. Wiedźmin, no zapowiadane były wakacje z Wiedźminem. Co prawda miało być na koniec lipca, a się przyciągnęło przez Eldena i DS3. Ale jest git. Kurde, ale powiem wam, że niezły ten Wiedźmin 1. Ja pierdziele. Nie jest dobrze. Miałem go tyrać, ale nie ma za co. No nie ma za co. Wiadomo, na system walki można, ale jeszcze mnie nie irytuje, no. Jest jaki jest. Jest jaki jest, no. Może jak się raz w życiu w to zagra, to ten system walki jest do zaakceptowania, nie? 5 minut zostało? A jestem, no to zagramy w kości z tym strażnikiem i na dziś tyle, jutro dalej. Czyli lepiej coś jedzenia nosić. Zobaczysz w trójce? No ciekawe, jestem przeskoku, na pewno będzie gigantyczny, zwłaszcza, że będziemy grali jedną grę po drugiej, nie? W sensie, no jeszcze czeka Wiedźmin dwójka. Chyba najbardziej zapomniany, bo jedynka jest znana z tego jaka jest, trójka wiadomo, dwójka tak pomiędzy, wciśnięta. Ale zobaczymy jak odda. Wielebny wie, że tu jesteś? Tak. Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak od niego? Zobacz ten sygnet, koleżko. Wielebny mówił, znak ognia czcić. Znaczy ty łod wielebnego. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. Bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej kawałek drogi. Kurde, i znowu nie zrobię. Ja nigdy w życiu nie walczył. Bo nie mam inta. Martwiejce, powiadasz. Proszę, panie. O kurde, 200. Jestem Wiedźminem.
Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów i powiesz Wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Skudził ja się. Ja wiem, ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. 200 orenów. Wielebny... Gdzie mam szukać tych guli? Niedaleko karczmy zbocze jest, a w zboczu wejście. Bywaj. To dwa questy naraz wykonamy. Wielebny mówił... Czekaj, ja na gule chyba mogę, bo ja czytałem książkę, ale jeszcze zobaczę, czy ona była na gule. Mam ją przy sobie. Gdzie dostał? Zakon płonącej róży Maglejty. Nie widziałem tu żadnego zakonnika. Zaraz zobaczę. Dobranoc. Coś wiedział na ten temat. A to na jutro zostawię. On dużo wie. Nie chcę go tylko jeszcze w karty ograć. Bywaj. W sumie nie muszę patrzeć tego, mogę... Kurde, nie ma. Musiałbym kupić... Wiele... Jakie macie problemy w okolicy? No tak, save, Kartiona, czy jak tam, choróbsko ludzi zabija. I potwory też mamy. Potwory? A jakie, jeśli można zapytać? No, wilcy są u nas, oj, dużo ich. Są te, no, martwiejce i są też elfy. I koboldy są. Elfy? Wilcy, powiadasz. Oj, siła ich, panie. I kundli jakich zdziczałych. Dawniej żem w nie kamieniami ku uciesze ciskał, ale się teraz co? Nie. Ta. No. Co to w dupę? Bywaj. Dobra. Wielebny... Opiewszmy go. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. Spokojnie, Mikul. Tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. Gadaj z kurde, no jak? Mówisz, że kości spaliłeś, a mnie się widzi, że to dym w oczy. Niby skąd? Zoltan mi powiedział. Uff. Nie obawiaj się, ja też jestem graczem. Stracha żeś mi napędził. Przyjdź tu kiedy zagrać. No już jestem. Trudno stać cały dzień. Dawaj, koleżko. Ale mało podbija na start, dycha ledwo. Dwie... para, tak? Co on ma? Para jedyneczek podbijamy. Trójeczka jakaś? Kurde, no trójka była, ale się kość obiła o drugą. Dobra, win, nice. Nie, strita. Trzy jedynki, dobra. Oczy trójocznego węża. Dawaj. Wchodź. Się bałem, że odpieprzy. Raczej trójka wystarczy, nie? Ja pierdziele, ty szmaciarzu pieprzony, no. Szóstka? Szóstka, kurde, ale gówno. Ja pierdziele, w dupę, jesteśmy w dupie. Wczytujemy, widzowie, wczytujemy. Nie bawię się tak. Ja pierdziele, dupę. Nie. Nie wygrałeś, kolego, ja mam moc. Happy user. No, jeszcze raz. Jest jakiś skrót na klawie, na klikanie? 6, 5, 4, 3. O, do dupy. No kończy, już kończy. Ogram go tylko.
Nice. Nie ma bata, że przebije dwie szóstki, dwie piątki. Boże, jak blisko był. Ja pierdzielę. Też o dwie szóstki, ale dwie dwójki tam, trzy trójki. Spoko. Spoko start, co ma... Ja pierdzielę, co? Czekajcie, a kareta jest mocniejsza niż ta? Trójka i para? Chyba tak. Dobra, jeszcze nie przegraliśmy. Jeszcze last runda, jeszcze się da to odegrać, odkuć. 4-4? O, słabiutko, ja pierdzielę. Co on ma? Ja pierdzielę, se szmata w dupę. Proszę, czwóreczkę, proszę. Dwie pary i to z gówna ulepione. Wygrał. Nie wytrzymam. Nie. Nie ma tak. Nie ma tak. No nie ma tak. To już nie jest zabawa. Pieprze, to już nie jest zabawa. Oszukiwanie w wieśku. Tu nie, dla mnie już się nie liczy nic poza tym, żeby wygrać. Mogę być oszustem. Zobacz, że on kości przedstawia, żeby mieć pary, szmata. Łepek zaracięty jest dla strażnika bramy. Teraz na to coś porać, brudzie pieprzony. Wszystko przerzucił. Wszystko przerzucił. Bydlak. Szósteczka, piątka, czwórka, trójka. O Jezu. Nie ma szans. No ale, no dwie pary, ale jakie gówniane. Znaczy nie, no szóstka jest jedynka. Ja pierdzielę, śmieciu pieprzony. Ty, to jest specjalnie, że trzeba przegrać? Nie, jednak nie jest. On to odpuści. On nie wejdzie. On nie wejdzie. On nie wejdzie. Śmieć. No nie wszedł. Wiele... Bywa. Mega big win. Nie, 140, a wcześniej 160 przegrywałem, czyli dało się 20 więcej ugrać, ale się obsrał. Dwie trójki. Co on ma? To co ja? Nowe sloty. Ja pierdzielę, ale skam. Nie. Dwie pary, dobra. Szmato. Nie odpuszczę, BO3. Dwie szóstki, ale gówno start. No za planszę wypadło. Dobra, dwie jedynki niszczone jak szmata. Dobra, nice. Nie, no nie mów, że... Przecież to jest oszustwo w dupę. No jak dwie trzy jedynki są silniejsze niż szóstki w dupę, piątki? Pięć. Sześć, dwa, jeden do dupy. Ja pierdzielę, ty szmatławcu. To powinno być losowe naprawdę. Nie wczytałeś, aluj tam 40 golda.
Dobra. Co zrobisz na to, bydlaku? No, przecież ty widziałeś to? Widziałeś, jak ta kostka się zachowała? No to już nie jest losowość. W dupę nie jest losowość. Dwie pary i to jeszcze mocniejsze niż moja jedna. Jo, wczytujemy to. Jak zaczynam mówić jak rasowy hazardzista? Teraz odda. Przecież po dwóch porażkach z rzędu musi oddać. Wiele. Dobra, piękny start. Nawet nie wchodź. Ja pierdzielę blisko. Jak nam nie wypadnie para albo jeszcze jedna piątka, to możemy to wpieprzyć nadal. Nice, nice. Dobry start bardzo. Jak blisko był, Boże. A jak remis, to kto wygrywa? Nikt? 6, 5, 4, 3, 2? Nie ma trójki. Street mocniejszy niż Hul? Ja pierdzielę, no przecież na Oliwium kostkę, żeby źle upadła, no widz... Co on robi? Cztery? Nic. Nie, czekaj, 5, 4, 3, 2, 1. Jest! Co masz? Nie. Dwie pary, dobra, nasz jest mocniejszy, tak? Mocniejszy niż dwie. Proszę powiedzieć, że to jest mocniejsze. No, maciarzu pieprzony, pluję ci na łeb. Nie masz za co grać, będziesz żarł gówno. Dobra, starczy na dziś. Kurde, widzowi się wkręciłem w tego Wiedźmina 1. Dzieje się coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Myślałem, że będę to bardziej cisnął, przeraszuję gierkę. Kurde, dobra jest. Dobry ten Wiedźmin 1 jest, kurde, to jest porypane. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!